Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo nieprzyjemny, bardzo społecznie drażliwy temat, jakim jest pedofilia w Kościele katolickim. Nie chciałbym, by ta audycja sprowadziła się do takich rzeczy jak nauka religii w szkołach, czy jaki kościół ma wpływ na władzę. Nie chciałbym dzisiaj o tym mówić, o tym wiele razy mówiłem. Chciałbym natomiast skupić się na sprawie, która jest wyjątkowo bolesna, która jest wyjątkowo niepokojąca i która, jeśli mogę się tak wyrazić, dotyczy samego jądra naszej wiary, tego, co jest w nas, tego w nas, co tak bardzo mocno pożąda tej wiary, tego, że istnieje jakiś lepszy świat, w którym będzie nam lepiej, jeśli będziemy żyli w jakiś określony przez daną religię sposób. Wiadomo, religie nam dają różne rzeczy, które mamy robić i w zamian za to, gdy będziemy płacili, gdy będziemy robili to, co chcą kapłani tej religii, to w zamian za to po niebie, czy to doświadczymy nirwany, czy przepraszam, po śmierci doświadczymy nieba, nirwany, czy jakiejś tam innej, oczywiście lepszej rzeczywistości, którą za pieniądze obiecują nam pracownicy korporacji religijnych albo wręcz państw, na przykład chrześcijaństwo, nie jest, jakby to można powiedzieć, korporacją religijną, czyli korporacją oferującą pewien produkt za określoną sumę pieniędzy i za określone zachowania, tylko jest też państwem. Trzeba sobie to powiedzieć, że księża, którzy są na przykład Polakami, strzelam, Niemcami, Brytyjczykami, przysięgający wierność Bogu w religii katolickiej, tak naprawdę przysięgają wierność obcemu państwu, państwu Watykan, Stolicy Apostolskiej. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o strasznych rzeczach, które działy się w Pensylwanii. Otóż w Pensylwanii prokurator amerykanin wprost powiedział, że to wszystko przypomina zasady działania mafii, gdzie księża brutalnie gwałcili dzieci, tak jak zresztą na całym świecie. I sprawy te zamiast wysłać do więzienia takiego gnoja, to przenoszono go na inną parafię, on tam znowu gwałcił dzieci, znowu go przenoszono na inną, tam gdzie go nikt nie zna i tam znowu gwałcił dzieci. Doszło do gigantycznej ilości gwałtów, bodajże 300 księży w Pensylwanii gwałciło ponad 1000 dzieci. To są ci ludzie, których się udało znaleźć, którzy nie popełnili samobójstwa z traumy, z rozpaczy i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi się panicznie boi przyznać do tego, że jako dziecko byli gwałceni przez księdza. Myślę więc, że te sumy, te liczby, które są podane ofiar księży, nie są pełne, ponieważ nawet teraz, o jakiś czas temu, ksiądz w jakiejś małej miejscowości na Podkarpaciu zbierał na budowę dachu czy jakoś tak i publicznie w kościele wyczytywał ludzi, którzy nie zapłacili, bo nie było ich stać. Na Podkarpaciu panuje straszna bieda nadal. Więc no, nadal księża są tu bardzo mocni. Jeśli ktoś w małej miejscowości powiedziałby, że ksiądz gwałcił moje dziecko, no to już może nie tak jak dawniej by go na widły nie wzięli, ale wzięliby go na języki. Jest to po prostu, byłoby takie no, wygnanie społeczne, by się patrzyli na niego dzieci, by się z tego dzieciaka w szkole śmiało. No jest to trauma, wielu ludzi chce po prostu zapomnieć. Ale ja nie chcę tutaj mówić, ponieważ nie chcę splugawić tej audycji, tych słów, którymi rozmawiamy, audycjami, które oglądałem w telewizji, na portalach internetowych, gdzie różni ludzie, na przykład ostatnio oglądałem bardzo śliczną panią z partii Kukiz 15, która broniła, prosili tam kogoś o statystyki, że to inni więcej gwałcą. No szanowni Państwo, nawet jeśli jest prawdą, że w zawodzie księdza jest procentowo mniej pedofili niż w innych grupach społecznych, wiadomo, że w całej grupie społecznej zdarzy się pedofil, to jaka to jest dla mnie pociecha? Nie można porównywać grupy społecznej hydraulików czy prawników do księdza, bo ksiądz to jest pociecha duchowa. Człowiek, który chrzci Twoje dziecko, który daje mu bierzmowanie, który w przypadku śmierci udziela ostatniego, groźby śmierci udziela ostatniego namaszczenia, któremu się wyznaje najgłębsze grzechy, ponieważ jest to warunkiem. Powiedzenie pracownikowi obcego państwa, trzeba powiedzieć wszystko, co się ma na sumieniu,
trzeba wierzyć, że to nie jest nagrywane i wykorzystywane. I wtedy się pójdzie do nieba, jeśli się tych zasad dotrzymuje. Szanowni Państwo, a jeśli nie, no to albo do czysta, albo do piekła na wieki, gdzie będziemy mieli męczarnię. Ja nie chcę splugawić tej audycji mówieniem, a tamci gwałcą więcej, a ci gwałcą więcej, a tutaj murarze, proszę bardzo, więcej procentowo gwałci. Ksiądz to jest taki zawód, że nie można go porównywać do żadnego innego zawodu, ponieważ jest to zawód, gdzie ludzie oddają swoje życie i duszę temu pracownikowi Watykanu, nie mówiąc o pieniądzach, o ziemi, o mieszkaniu przed śmiercią. Mieszkania są w Państwu Watykan zapisywane, ponieważ no, człowiek się chce bardzo dostać do nieba, więc wierzy, że jak zamiast oddać mieszkanie osobie, która się tą osobą opiekowała, to da Kościołowi, wtedy pójdzie do nieba. Tak jakby Pan Bóg, Stwórca nieskończonej ilości wszechświatów, czasów, wymiarów, to jest coś niesamowitego. Jakby On potrzebował na tej małej planecie, powiedzmy sobie szczerze, wypizdów kosmiczny ta planeta niebieska. I On tutaj potrzebuje mieszkanka jakiegoś, tak? Istota odwieczna potrzebuje mieszkania? Nie, Szanowni Państwo. Nie Bóg potrzebuje mieszkania, potrzebuje go Watykan, potrzebuje polskich mieszkań, potem sobie je wynajmują komuś i mają z tego pieniądze. Ale okej, jeśli jest taka wola człowieka, to jest jego sprawa, ja się w to nie będę wtrącał. Ja chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, o dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to jest ksiądz, który całe życie gwałcił i jego kolesie biskupowi, chyba się o kardynała, oparło, który według śledztwa i tego, co wyznał papież, który przyznał, że tak było. Podkreślam, że to papież wyznał, że tak było, bo są głosy, że to szatan spreparował dowody, że to masoni chcą zniszczyć Kościół, że to sataniści chcą zniszczyć Kościół, że to szatan spreparował wspomnienia złe w tych dzieciach, że to szatan zmusił księdza do gwałtu na dziecku. Jeden polski hierarcha, wielki dostojnik, bardzo potężny człowiek, przed którym prezydenci klękali, całowali go w piersi, wyznał nawet, że to dziecko tego biednego księdza podniecało. No i wyobraźcie sobie, ten biedny ksiądz, sługa Boży, nie wiem, czteroletnie dziecko się bawi, no i tą dupką rusza, no bo jak się dzieciak bawi, no to rusza się też pupą, no i podnieca w ten sposób księdza i ksiądz biedny został zmanipulowany. No to są znane publiczne słowa człowieka, który moim zdaniem no, w normalnym społeczeństwie powinien zostać na taczce wywieziony za takie słowa co najmniej. Dbajmy wreszcie o swoje dzieci, a nie usprawiedliwiajmy pedofila i gwałciciela, bo to już nawet nie jest śmieszne. I teraz chcę coś powiedzieć. Jeden z księży tak bardzo lubił gwałcić dzieci, był też sadystą. Był przenoszony kilkadziesiąt lat, nie wiadomo ile dzieci torturował, gwałcił. Tak gwałcił dzieciaka na plebanii czy w kościele, nie wiadomo gdzie to było do końca, że złamał mu kręgosłup. Ten człowiek, gdy dorósł, był cały czas uzależniony od leków przeciwbólowych. Nie wiem jaki był jego stan zdrowia, czy go odratowali po tym gwałcie. Brał leki przeciwbólowe, przedawkowo w wieku 41 lat umarł, żył w męczarniach. Drugi przypadek, grupka księży pedofilów, fotografowali dziecko przed krzyżem, gwałcili na ołtarzach i oznaczali dzieci, dawali złoty krzyżyk na szyję. I to nie był prezent, tylko to było oznaczenie, pokazanie, tak jak w śledztwie wyszło, że to dziecko można gwałcić. Że to dziecko już było gwałcone, było, przepraszam za powiedzenie, było użyte, ohydne słowo, przepraszam za nie. Więc można, inni księża mogą też je sobie wykorzystać seksualnie. I mnie zastanawia jedna rzecz, o której już wspominałem w audycjach, ale gdzieś podejrzewam, to utknęło, bo jak są godziny audycji, jak gdzieś tam minutkę o tym wspomniałem. Teraz chcę o tym powiedzieć wprost. Wiele osób z Państwa przychodzi do kościoła przed ołtarz. Prosić o problemy w związku, ktoś ma raka, ktoś ma jakąś inną chorobę, prosimy Boga o uzdrowienie napiętej sytuacji w pracy, o uwolnienie od wrogów, od bólu i cierpienia, który się z tym wiąże. I tutaj muszę zmienić trochę temat. Jedną z rzeczy, która doprowadza księży do szewskiej pasji, jest powiedzenie wierzący, ale niepraktykujący. Co to oznacza? Wierzący, niepraktykujący,
zestaw dwóch słów, który doprowadza księży do szewskiej pasji. To jest człowiek, który wierzy w Boga, rozmawia z tym Bogiem w swoim sercu, zwraca się do istoty, która stworzyła cały wszechświat i prosi tę istotę o dary, czy dziękuję za coś, czy się żali. To jest sprawa prywatna każdego człowieka. Dlaczego księża się oburzają, że to tak nie może być, że to trzeba przyjść do kościoła? To jest bardzo proste. Jeśli rozmawiasz z Bogiem sam, no to nie używasz pośredników. A kapłani z państwa Watykan to są ludzie, których nauczono podczas wieloletniego szkolenia w seminarium i nie tylko, że oni są pośrednikami między Bogiem a nami. Czyli ja nie mogę dojść do Boga drogą modlitwy serca, modląc się samemu, tylko muszę zaangażować do tego pośrednika. Muszę zaangażować do tego pośrednika, który mnie do tego Boga doprowadzi. Księża mi osobiście, proszę pamiętać, że ja do 20 któregoś roku życia byłem może fanatycznym, nie, ale byłem niezwykle wierzącym katolikiem. Czytałem książki, Biblię czytałem kilkadziesiąt razy. Nie urwałem się z choinki, szanowni państwo, w tym temacie. Księża mi mówili, w kościele jest Bóg. W kościele jest Bóg i gdy przychodzisz do świątyni, to łączysz się z Bogiem poprzez cierpienie Syna i to tak dalej, i tak dalej. Są takie formułki. To ja mam pytanie. Skoro w kościele jest Bóg, w budynku z cegły, gdzie grupa osób, która została przekonana tutaj umysłem, że są pośrednikami między Bogiem a ludźmi i oni też zaczęli w to wierzyć, bo wcześniej widzieli zwykły budynek. Dopiero jak im to powiedziano, zaczęli czuć, że to jest miejsce, gdzie jednasz się z Bogiem, gdzie kontaktujesz się z Bogiem. To ja mam pytanie, skoro w kościele jest Bóg, to gdzie był Bóg w momencie, kiedy ludzie uznający się za Jego sługi, za Jego pracowników, którzy biorą pieniądze za pośredniczenie między Bogiem a nami, gdy gwałcili dzieci, gdy łamali kręgosłupy dzieciom, gdy je kaleczyli, gwałcąc małe dzieci. Gdzie był wtedy Bóg w kościele? Skoro ja muszę chodzić do kościoła, muszę korzystać z pośrednika, ze świąt kościelnych, z bierzmowania, z masy sakramentów, pieniążki, pieniążki, pieniążki. Głosowanie, tak jak chce kler za to dostaje od rządu jakieś działki, ziemię. Nie, mówi się o tym, że kler ma olbrzymią ilość ziemi w Polsce, czyli obce państwo dostaje po prostu systematycznie polskie ziemię. Więc ja pytam, gdzie był ten Bóg? I na co wy liczycie, że idąc do kościoła, prosząc o uzdrowienie z bólów rakowych, o uzdrowienie z bólu tego, że mało zarabiacie, że ktoś się nad wami pastwi, że ktoś wam krzywdę zrobił, że ten Bóg, który milcząco patrzył na gwałcone dziecko, które ma łamane kręgosłup w trakcie gwałtu analnego. Pfu, obrzydliwe słowo, ale takie słowa są w opisach tego. Jeśli ten Bóg patrzył na kwiczenie, przepraszam, ale ludzie, dzieci smarczą, płaczą, wyją, błagają też Boga jakoś sercem o pomoc. Nie przyszła żadna pomoc. Wiecie, kiedy przyszła pomoc? Kiedy ludzie zaczęli przyłamywać zmowę milczenia, popełniać samobójstwa z rozpaczy. Kiedy ludzie zaczęli się buntować, bo coraz więcej dzieci było gwałconych w tej organizacji. Dopiero wtedy papieże zaczęli przepraszać i skończyło się ukrywanie księży pedofili. Dopiero wtedy. To nie Bóg sprawił, że teraz Kościół się oczyszcza. To ludzie, którzy przez katolików byli nazywani opętanymi przez szatana, którzy mówili o księżach, że gwałcą. Wtedy było, że szatan ich opętał, że to niemożliwe, że to masoni, że to agenci PRL-u chcą rozwalić Kościół od środka, przepraszam. To nie Bóg wyjął te okropieństwa wobec ufających księżom dzieci. To nie Bóg to sprawił. Bóg milczał, gdzie dziecko było gwałcone i Bóg milczał, gdy dzieci chciały jakiegoś wyrównania krzywd. Nie mogły wytrzymać z tym bólem. Jak się może czuć dziecko, które jako chłopiec było gwałcone brutalnie, było naznaczane, że inni mogą księża je też gwałcić. A biskup zamiast takiego gnoja wywalić i wtrącić do więzienia, to przenosili z parafii na parafię. To nie Bóg reagował, gdy gwałcono dziecka w domu Bożym?
I nie Bóg wysunął ten jakby problem na forum międzynarodowym. To zrobili ludzie. Ludzie, którzy byli opluwani. Ludzie, którzy byli znieważani, nazywani, że to szatan nimi kieruje, że rozwalają święty Kościół. To ci ludzie doprowadzili do tego, że papież przyznał im rację. A dlaczego przyznał im rację? Dlatego, że zaczęły się gigantyczne odszkodowania finansowe. Jaki z tego wniosek? W Domu Bożym, w Kościele, Bóg nie reaguje na krzywdę dzieci. Bóg nie ujawnił procederu ludzi, którzy oszustów, którzy się podają za pośredników między nim a nami. I Bóg nie sprawił, nie wpłynął na papieża, żeby to przeciął wreszcie, tę pedofilię, żeby ją wymiótł z Kościoła. Tylko sprawiły to pieniądze. Pieniądze! Dopiero konieczność płacenia gigantycznych odszkodowań za księży pedofilów sprawiła, że Kościół nagle zechciał się oczyścić. Dopóki nie musiał płacić pieniędzy, ani prawa moralne, ani Bóg go do tego nie zmusiły. Tymczasem wy zrobicie malutki grzeszek, już jest wam to wypominane. Po co? Żeby wzbudzać poczucie winy. Bo na poczuciu winy, zwłaszcza tym budowanym od bardzo młodego wieku, właśnie po to jest religia w szkole, żeby od małego budzić w młodym człowieku poczucie winy. No bo jak w młodym człowieku nie wzbudzisz poczucia winy za śmierć Jezusa, za grzech pierworodny, za męczenników, to już potem jest mała szansa, że to zrobisz. A jak wzbudzisz od dzieciaka, to nawet jak ono dojdzie na jakiś czas do kościoła, to zawsze w nim ten szatan, te wszystkie rzeczy są. On wcześniej czy później pojawia się choroba, czyjaś choroba, on wraca do Boga, ale do Boga w wersji katolicki. Szanowni Państwo, proszę o tym pamiętać, gdy będą Państwo słyszeli jakiegoś księdza, który Wam mówi, że nie wolno samemu się modlić, że to nie działa, że trzeba pójść do Domu Bożego, bo tam jest Bóg. To zapytajcie, gdzie jest ten Bóg, skoro nawet wrzaski dzieci go nie obudziły. Wrzaski gwałconych dzieci go nie obudziły, gdy pracownicy państwa Watykan gwałcili polskie dzieci. No tak to trzeba nazwać. I ten Bóg ma zareagować, jak ty mówisz, Boże, chciałbym mieć lepszą pracę, bo w tej mnie źle traktują, mało zarabiam. Boże, uzdrów mnie z choroby. Boże, uzdrów moich bliskich z choroby. I wy myślicie, że Bóg na to zareaguje? A może ja na przykład nie chciałbym pomocy od Boga, który milczy, gdy są gwałcone dzieci na ołtarzu, który podobno jest miejscem świętym. Gdzie figury jakieś sobie księża akrobatyczne robili, ten Bóg jest bezsilny. Albo go nie ma. Po prostu go nie ma, a religia jest korporacją, która bierze grube pieniądze za załatwianie takiego pierwotnego lęku przed śmiercią człowieka, albo może lubi takie przedstawienia. W końcu w Starym Testamencie Jehowa mordował całe ludy, kazał kastrować ludzi, przeczytajcie sobie o napletkach Filistynów, mordował dzieci. Testem na wierność było to, że ojciec miał zarżnąć własnego syna na ofiarę. No przecież to wszystko mamy w Starym Testamencie i on się potem nagle zmienił. Już się stał lepszy. Zabił swojego syna dla ratowania grzechów świata. Ale gdy czytam historię, to widzę, że od czasu tej ofiary, która gdzieś tam była znana w Izraelu, był cały wielki świat, była setki, może tysiące różnych mniejszych, większych kultów religii. Oni sobie tam w to wierzyli, świat się nie zmienił. Tak jak były wojny, tak były, zmieniła się sceneria. Ludzie troszkę wyżsi są, technologia lepsza, inna moda związana z ubiorem, nic się nie zmieniło. Szanowni Państwo, zachęcam do przemyśleń w tym temacie, bo to są strasznie drażliwe sprawy i wiem, że mówiąc te słowa tak jak ludzie, którzy uratowali te dzieci, powiem jeszcze jedno słowo. Wszyscy ci, którzy bluzgają na ludzi mówiących o tym problemie, to pamiętajcie, że wy przykładacie do tego rękę. Bo gdy mówiło się o pedofilii księży już dawno, to ultrakatolicy mówili, że to jest szatan, szatan preparuje dowody, masoni, sataniści chcą rozwalić święty Kościół. Gdybyście wy wcześniej zareagowali, to papież by wcześniej przeprosił. Księży by zamykano pedofili do więzienia. A tak gehenna trwała, bo broniliście przestępców. A przecież trzeba było to powiedzieć publicznie. Trzeba zbadać każdy przypadek, ale każdy się bał, bo tak jest, gdy religia ma monopol w jednym kraju. I gdy trzyma władzę za przeproszeniem za jaja, bo daje 1-2 miliony głosów w wyborach. Wtedy taka religia może wszystko, efekty widzimy sami. Powinny być dwie konkurujące religie, które wzajemnie sobie patrzą na ręce, dbają o jakość usług, a jak mamy monopol na rynku, no to wiadomo, czym to się kończy, fatalną jakością
usługi rażącym łamaniem praw klienta. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.